Witajcie moi drodzy, dzisiejszy filmik będzie o tym, co kwitnie u nas na podwórku, czyli w ogrodzie. Zaczynamy od forsycji, które pięknie porozkwitały na żółto. Tu jest taka ciemnożółta, tam dalej w tle, o, jasnożółta. Kwitną mirabelki na bielutko, jedna, tu druga bliżej. Kiedyś mirabelki były popularne po obficie rodziły, teraz się nawet nikogo zbierać nie chce, już o kupowaniu nie wspomnę. Ale to znaczy, że wielkie bogactwo i dobrobyt jest w narodzie, jak już nie szanuje jedzenia. Idziemy dalej. O, tu mamy żółtego żonkila, miałem ich więcej, ale już poprzekwitały, ten kwitnie. No, w dniu dzisiejszym to on ma jeszcze swoją symbolikę i wymowę. To akurat kwitnie wtedy, kiedy wybuchło powstanie w getcie warszawskim. I też wtedy ma 6 płatków, jest kształtem podobny do gwiazdy Dawida, ktoś tak skojarzył, jest symbolem tego Holokaustu. Miałem tam coś wygłosić na ten temat, ale już sobie oszczędzę politykę. Tylko powiem tak, różnie to było, ale jakby nie Polacy, to ani Żydów by nie było w Polsce, ani państwo Izrael by nie powstało. Ale to jest na inną opowieść. To tylko tak dla wiadomości, dla Polaków, żeby mieli świadomość i dla Żydów, żeby przestali tam już głupoty gadać o nas. No a tu płynnie obok tulipanek czerwony. Tu żółte tulipanki. Na tej samej rabacie. Jedna prymulka, taka bordowa, druga taka niebieściutko żółta, biała dopiero ma chęć zakwitnąć. Idziemy dalej. No, tutaj mam białą prymulkę, czyli pierwiosnek, który rozkwitł ładnie. Obok żółty zaczyna rozkwitać, a dopiero rozkłada pąki dzisiaj. I barwinek, który też tak kwitnie na niebiesko, liliowato trochę. Przyniosłem kilka roślin, a teraz już mi porosły całe połacie. Nawet nie mam gdzie przesadzać, rozsadzać. Nie wiem, co z nim zrobię. Może któregoś razu, któregoś roku w końcu wezmę, poprzekopuję do Donic, gdzieś pojadę na targ. Śmieszne złotówkę czy dwie za Donicę. Może rozsprzedam, bo to żal rośliny wyrzucać. A mam tego już, nie wiem, kilkadziesiąt metrów kwadratowych w różnych miejscach tego barwinka. Tu kolejna prymula, która na niebiesko, no tak niebiesko, lekko fioletowa jest. A w tym aparacie jakoś tak wychodzi na zdecydowanie niebieską. A obok tu przelatanie, żona sobie bratków nasadziła. Całe rzędy. No ale to one też bardzo ładnie wyglądają. Ożywiają tutaj to wszystko. Tutaj żółte bratki. Te bratki są fajne, bo one tak zaczynają kwitnąć właśnie w kwietniu, a kwitną praktycznie do jesieni. Jedne przekwitają, drugie kwitną kwiatki. Naprawdę sympatyczne są i warto je uprawiać, czy warto je zakupić. A tutaj szafirki kwitną. Obok żonkila już takie miniaturowe, ale przekwitają. Ale szafirki są ładne, tam w kilku miejscach mamy, a tam dalej też drugi zaczyna kwitnąć. Ładne są, takie te kwiatki mają nietypowe. Podobają mi się. A tu porzeczka ozdobna. Gdzie ma różowe kwiatostany zwisające. Jakąś tam ma jeszcze drugą nazwę, ale nie pamiętam. A też forsycję różową mieliśmy, ale już przekwitła. A też ładnie wygląda.
No i na koniec tu w zacienionym zaułku przyniosła sobie parę lat temu z lasu kępę zabijców, się rozrastają. Nie są jakieś imponujące, ale lubię te kwiatki. I chcę je oglądać nawet jak sobie chodzę po ogródku. Rosną sobie tu pod sosenką i magnolią. Magnolia nasza jest późna, dopiero zaczyna wypuszczać pąki. Chociaż już wszędzie wokół, po ogrodach kwitną przez tę magnolię. I na tym będziemy kończyć ten filmik. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.